Siema, siemanko, tu Rolnik Nieprofesjonalny. Słuchajcie, dzisiaj film, który zapowiadałem już w ubiegłą niedzielę, czyli tydzień temu. Film, który wiąże się z organizacjami prozwierzęcymi, czyli tak naprawdę jest zarówno tematyka zwierzęca, jak i roślinna. Akurat jesteśmy na porodówce, czekam za kolejnymi porodami. Tutaj mamy trzy maciory, które się wyprosiły kilka dni temu. Mamy tutaj już starsze prosiaki, 13, 12, 10 sztuk. Mamy też prosięta, które są, można powiedzieć, że sprzed wczoraj i kilka macior, które czekają. Tam widzicie jedna drepta, za chwilę pewnie się rozpocznie poród. Terminy dzisiejsze, jedna jest bodajże jutrzejsza. Jak dobrze pamiętam, to tutaj ta jedna z młodszych. W ogóle dzisiejszy dzień to jest taki związany mocno z chlewnią. Ja tutaj właśnie robiłem w tym chlewie. Myłem pojedynki, porodówki, jakieś tam szczepienia żelazem. Puszczanie macior, tata robił małe naprawy w tuczarni, więc cały dzień tutaj pod znakiem właśnie świnek. Ale dzisiaj nie tylko o świnkach, ale także o wszelkich innych hodowlach, bo niestety to, co się dzieje z organizacjami prozwierzęcymi, dotyczy wszelkich hodowli, ale i nie tylko, bo właśnie też produkcji roślinnej. Mam nadzieję, że tutaj maciory nie będą mi za dużo pufać i chuchać. Tamta widzę, że trampie dość mocno. A dzisiaj, jak już wspomniałem, chciałbym kilka słów powiedzieć o organizacjach prozwierzęcych. Mówiłem na ostatnim live, że właśnie taki materiał chcę przygotować, bo temat jest dość ostatnio gorący. Wielu rolników w końcu obudziło się z tą myślą, że organizacje prozwierzęce z nazwy tak naprawdę nie są tak mało znaczące, jakby się mogło wydawać. Więc to jest tak naprawdę część społeczeństwa, mała część społeczeństwa, która gdzieś jest do tego przynależna, ale niestety organizacje prozwierzęce właśnie przez strony internetowe, przez swoje konta w mediach społecznościowych wywierają na społeczeństwo coraz większą presję właśnie, no niestety, głównie przez manipulacje i podawanie nieprawdziwych informacji oraz tworzenie takiego obrazu rolnika, hodowcy, który jest gwałcicielem, zbrodniarzem, zwyrodnialcem i barbarzyńcą. Ale co gorsza, te małe organizacje potrafią się na tyle zjednoczyć, że jadą do Sejmu, wywierają wpływ na politykach i wywierają tak naprawdę zmiany, które dotyczą olbrzymiej grupy zawodowej i tak naprawdę dotyczą wszystkich nas, czyli całego społeczeństwa. Tutaj no, sytuacja w ubiegłym roku, czyli ustawa, która miała zakazać hodowli futerkowej, do której jeszcze też za chwilę wrócę, została w ostatniej chwili cofnięta, wycofano się z tego, ale jeśli chodzi o wpływy właśnie tutaj hodowlane, jeśli chodzi o pieski, kotki i tak dalej, tutaj te macki są dość mocne. Jeśli chodzi o poprawę dobrostanu, jak najbardziej niech walczą, niech robią, że będzie tym zwierzakom lepiej, ale niestety tutaj pod przykrywką właśnie dobroci zwierząt robi się potężne interesy oraz dąży się do tego, że rolnictwo może nie zostanie zlikwidowane, ale zostanie w dużej mierze ograniczone. Chociażby zobaczcie na przykład Holandii, gdzie ekolodzy dążą do tego, żeby zlikwidować i zmniejszyć hodowlę o połowę. Jeśli chodzi o Polskę, tutaj mówię, mamy coraz większy problem, jeszcze jest o tyle u nas sytuacja inna, że tak jak w przypadku chociażby Holandii, tam większość społeczeństwa jest za rolnikami, a u nas niestety społeczeństwo jest tak mocno skłócone, że wątpię, że tutaj chociażby połowa rolników opowiedziałaby się po stronie, połowa społeczeństwa opowiedziałaby się po stronie rolników. I dzisiaj chciałbym wam przedstawić metody działania ekologów. Nie nazywajmy ich ekoterrorystów, bo tak naprawdę, no, jeśli chodzi o strony internetowe i tak dalej, można tam wymieniać się 50 razy z nimi swoimi argumentami, które dla nas są rzeczowe, dla nas są prawdziwe. Oni tak to wyśmieją, organizacja prozwierzęca obróci to, jak to się mówi, kota ogonem i zrobi to jeszcze, że nie wiem, no właśnie tak jak na przykładzie oddzielania cielaków od krowy,
nie rozróżniają tam, czy jest krowa mleczna, czy jest krowa, czy to jest bydło mięsne. Wszystko jest tak naprawdę wrzucane do jednego worka. Nie jest to wytłumaczone, dlaczego tak się dzieje, że jest to dobra cielaka i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że taka tutaj dłuższa rozmowa tak naprawdę z większością ludzi tam na tych stronach w ogóle nie ma żadnego sensu. I dzisiaj chciałbym właśnie oprócz tych stron powiedzieć kilka słów o rzeczach o wiele gorszych, o rzeczach, które dotykają już indywidualnych rolników. Większość z Was na pewno słyszała o kradzieżach zwierząt, o wypuszczaniu zwierząt z klatek, o tak naprawdę kradzieży, w wyniesieniu królików, kur, jakichś tam porosiaków i tak dalej, i tak dalej. Są to rzeczy, które w internecie dość mocno się rozniosą, którymi można się pochwalić na stronach prozwierzęcych, ale no summa summarum nie zrobią jakiejś większej szkody dla tego rolnika. No oprócz tego, że tak naprawdę powinny być te osoby skazane za kradzież, za włamanie oraz wiele innych rzeczy, no ale wiecie, organizacja prozwierzęca może robić wszystko. I niestety, ale pod tym wszystko kryje się coraz więcej rzeczy, które wywołują we mnie niepokój, ale także powinny wywołać w Was. Chodzi o niszczenie całych dobytków, chodzi o podpalanie, chodzi o wandalizm. Tutaj w Polsce nie mamy akurat jeszcze żadnego przypadku, który byłby udokumentowany, ale za chwilę opowiem o dwóch przypadkach, które naprawdę dają mocno do myślenia. Jednak jeśli chodzi o Europę, tych przypadków mamy już dość dużo. Dzisiaj opowiem o dwóch szczegółowo oraz o przypadku w Holandii już prędzej wspomnianej, gdzie właśnie wczoraj moja rola bodajże wstawiła artykuł. Będę tutaj dzisiaj wstawiał pod tym filmem dość dużo linków, więc będziemy mogli się bezpośrednio odnieść do tego, co mówię. Moja rola wstawiła artykuł, gdzie właśnie opisywali sytuację, jak to holenderscy ekolodzy grożą podpaleniami gospodarstw holenderskim rolnikom. Jak wiecie, tam naprawdę te protesty były dość grube i zaleca się holenderskim rolnikom właśnie teraz złożoną czujność, żeby uważali, żeby doglądali swojego dobytku i tak dalej, i tak dalej. Ale są sytuacje, które już naprawdę miały miejsce, które nie skończyły się na groźbach. Pierwszą taką sytuacją jest podpalenie fermy norek w Szwecji. Sytuacja miała miejsce pod koniec października ubiegłego roku. Tutaj organizacja, w ogóle inaczej, zacznijmy od tego, że ja osobiście zostawiam Wam kwestię moralną hodowli zwierząt futerkowych na futra. Tutaj każdy myślę, że powinien sobie to rozgraniczyć, czy to dobre, czy to złe, w swoim sumieniu, ale jeśli chodzi o zwierzęta futerkowe, tak jak właśnie niektóre posty wskazują, że zakażemy zwierząt futerkowych, a potem się weźmiemy za resztę, czy za drób, czy za bydło, czy za świnie, więc tak naprawdę czy futerko, czy to świnia, świnie, które siedzą z tyłu, wszystkich zwierząt to może tyczyć. Dlatego też zwierzęta futerkowe będą tutaj dwa razy przytoczone. Zwierzęta futerkowe, czyli właśnie przykład ze Szwecji, gdzie ekolodzy szwedzcy włamali się na gospodarstwo, wypuścili wszystkie zwierzęta. Zwierzęta gdzieś tam poleciały do lasu, do jakiegoś terenu wokół jeziora. Pewnie większość z nich już teraz nie żyje. Następnie całą fermę podpalili i pochwalili się tym w internecie. Napisali na własnej stronie, ja właśnie też tutaj link wstawię poniżej, żebyście mieli odniesienie. Pochwalili się tym, że żadne zwierzę, żaden właściciel nie zginął, czyli tak naprawdę może by tutaj było podciągnąć to pod próbę zabójstwa, no ale oczywiście nikogo nie złapano, nikogo się nie ukaże, no a organizacja prozwierzęca tak naprawdę sobie umyje rączki. Kolejną sytuacją jest sytuacja z Francji, również z końca ubiegłego roku. Jak pamiętacie taką no, przykrą historię, utonięcie owiec na statku u wybrzeży Rumunii, tam bodajże utonęło 14 tysięcy owiec. I no, sytuacja miała miejsce właśnie wybrzeże rumuńskie, ale francuscy pseudoekolodzy stwierdzili, że trzeba ukarać za to myśliwych. I podpalili, zniszczyli dom myśliwych.
podpisali się na jednej z lat, że to jest właśnie kara za Rumunię, więc tak naprawdę no zero logicznego myślenia. Związek przyczynowo-skutkowy w ogóle nie tak jak powinien wyglądać, czyli utonięcie owiec na morzu, WS francuscy myśliwi, w ogóle totalny odlot. I tutaj całą sytuację właśnie opisała jedna z gazet, też właśnie wam wrzucam link poniżej, ale takimi smaczkami zarówno o myśliwych, jak i właśnie o tym, o tej spalonej fermie tutaj dzieli się fanpage Ekoterroryzm Stop. Jest to zupełna taka, zupełne odbicie z tych stron prozwierzęcych, ale właśnie też pokazujące, jaka często hipokryzja jest przy ekologach. I teraz, no tak naprawdę mówię, tutaj są to dwa przykłady, które są z ubiegłego roku, z końcówki roku, ale mamy też przykłady z naszego podwórka. Jedna dotyczy się chlewni, druga dotyczy się fermy norek. I właśnie zacznę od fermy norek, bo tutaj sytuacja jest naprawdę ciekawa i można to podpiąć właśnie pod ekologów. Niestety nie złapano właśnie podpalaczy. Podpalenia były trzy. Trzy gospodarstwa zostały podpalone. Gospodarstwo należące do Szczepana Wójcika. Jest to rolnik, który jest znienawidzony przez organizacje prozwierzęce. Jest to rolnik, który właśnie wywalczył, że ta ustawa antyfuterkowa nie weszła. I tutaj jego gospodarstwa zostały podpalone w przeciągu kilku dni po sobie. W pierwszym pożarze spłynęła linia do produkcji karmy dla norek. Następnie spłynęły stogi wraz z jakimiś przyczepami. Potem podpalono halę. Łączne straty to ponad 60 milionów złotych, więc tutaj naprawdę pokaźna suma. W przypadku podpalenia stogów znaleziono podpalacza, ale nie przyznał się, dlaczego te stogi podpalił. A podpalenia gospodarstw miały miejsce krótko po wywiadzie, który został... Maciora, który został udzielony dla jednego z portali, gdzie właśnie rolnik powiedział o tym, że będzie tak długo walczył ze zwierzęta futerkowe, dopóki go ktoś nie zabije. I trzy dni później wybucha pierwszy pożar, więc no tutaj można to bardzo mocno połączyć. Niewykluczone, że do pożaru przyczynił się ktoś z okolicznych mieszkańców, ale sami przyznajcie, że jeśli chodzi o powiązania, są one naprawdę mocne. I tutaj no, jest to taki naprawdę przedsmak, ale niestety obawiam się, że takich sytuacji w Polsce będzie coraz więcej. I kolejną sytuacją, która miała miejsce na Podlasiu, jest spalenie chlewni należących do rodziny Ojdanów. O rodzinie Ojdanów mówiłem już rok temu, tylko że w ogóle w zupełnie innym aspekcie. Tam właśnie była afera z weterynarią, wybuchły... zostały sfałszowane dokumenty, nie wypłacano odszkodowań oraz dofinansowań, ale teraz sytuacja miała miejsce w gospodarstwie pod Hajnówką, gdzie pożary wybuchły dwa. Dwa pożary chlewni, tylko też właśnie w odstępie kilku dni. W pierwszym przypadku spłonęło 2600 świń. Kilka dni później podpalono kolejną chlewnię i spłonęło 300 świń. Tutaj akurat nie ma powiązania z organizacją prozwierzęcą. Nie było tam żadnych niesnasek z jakimiś organizacjami, ale był potężny konflikt, potężna wojna właśnie z rolnikami o budowę nowej tuczarni, o smrody. Tam też właśnie jeszcze wchodził w grę kościół, bo kościół prawosławny sąsiadował właśnie z tym gospodarstwem. Wszystkim to gospodarstwo przeszkadzało, aż tu nagle we wrześniu ubiegłego roku zostają podpalone dwie chlewnie i tak naprawdę problem znika. Tutaj śledztwo też trwa, ale no gospodarze są pewni, że właśnie doszło do podpaleń. Więc niestety, no tym bardziej, że mamy sytuację, że po prostu po kilku dniach te podpalenia nastąpiły po sobie. Więc tych przestępstw właśnie związanych z rolnictwem, związanych z myśliwstwem, bo niestety tutaj myśliwi też mocno są gnębieni przez ekologów. Jest tego coraz więcej. Więc niestety z ekoterroryzmem, bo tutaj tego typu akty właśnie w Szwecji czy we Francji
czy prawdopodobne podpalenie właśnie gospodarstwa na Wójcika śmiało można już jako terroryzmem nazwać, bo dochodzimy do czynów, które pociągają za sobą naprawdę duże skutki. Myślę, że będziemy niestety musieli się z tym mierzyć w następnych latach. I niestety, ale sam ekoterroryzm, czyli manipulacja społeczeństwa, czyli właśnie takie kradzieże, wtargnięcia na gospodarstwa, czy nie daj Boże podpalenia, będą się zdarzały coraz częściej i myślę, że następna dekada, czyli lata 20. XXI wieku, pod znakiem ekoterroryzmu dla rolnictwa będą stały. Z ekoterrorystami walczyć będziemy musieli na co dzień. Oprócz przepisów, oprócz właśnie pogody, będzie to takie trzecie główne zagrożenie dla rolnictwa. I tak jak wspomniałem, dobrostan jak najbardziej, ale nie dajmy doprowadzić do takiej sytuacji, jaka miała właśnie miejsce w Holandii, gdzie ekolodzy dosłownie o włos, a przepchnęliby ustawy, które tak naprawdę mogłyby zaważyć na losie holenderskiego rolnictwa. I myślę, że tutaj nie ma co z nimi walczyć wyzwiskami, nie ma co z nimi walczyć chamstwem i tak dalej, bo tym nie wygramy, tym nie ujedziemy, ale trzeba właśnie tworzyć organizacje, trzeba się jednoczyć, podsuwać swoje pomysły i przede wszystkim pokazywać manipulacje oraz hipokryzję wielu, wielu ekologów, bo niestety, ale osoby, które uważają się za obrończynie, obrońców przyrody, często o wiele bardziej trują tą przyrodę niż my sami. Tak jak na przykładzie tutaj europosłanki, czy jednej z prezenterek telewizyjnych, które mówią, jak to złe jest wycinanie lasów, ale wszystko powinno być z papieru. Jak to mówią właśnie, że zwierzęca hodowla jest zła, że jedzenie mięsa jest złe, że wysoka emisja, a potem lecą sobie na wakacje i emitują za jednym wylotem o wiele więcej dwutlenku węgla niż przeciętny Kowalski, który po prostu je mięso. Więc tak naprawdę powinniśmy to pokazywać, powinniśmy ludziom tłumaczyć, jak to wszystko wygląda, a nie, a to mnie nie obchodzi, bo niestety media społecznościowe działają w ten sposób, że to, co się nie wpuszcza, dla większości jest prawdą, ludzie nie weryfikują informacji, po prostu czytają, okej, okay, kurde, ten rolnik to jednak zwyrodnialec, gwałciciel i tak dalej, nie będziemy go szanować. I tak naprawdę tym organizacjom na tym zależy. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, Rolnik Nieprofesjonalny.